Cześć. Trochę czasu mam po obiedzie. No to tu muszę odgruzować to trochę. Skrzynię całą drzewa tutaj przywieźliśmy, drewna do pieca. To muszę trochę uprzątnąć, żeby ze strugarką podjechać pod bramę, tam za koparkę tak obok, bo chcę ją zważyć sobie na ciągniku, wagę powieszę i tak z ciekawości, żeby zważyć. No i tak trochę muszę miejsca tutaj zrobić. Piły pochowam. I co? I timelapse'a jakiegoś włączę. Tak patrzę, co tutaj mam. Aha, tu mam. Szybko złączę. I ten, jak to się tam nazywa? Jako się to nazywa? Do łyżki muszę wspawać taki. O. Dobra, siedzenie tu, tę blacharkę też na koparkę gdzieś wrzucę, albo z drugiej strony i tędy tutaj się tyle, myślę, zmieszczę. Z kabiną tu odjadę. Jakoś to tutaj będzie. No dobra, to jakiegoś timelapse'a włączę, bo tak to będzie sprawniej chyba. Kamerę na statyw zamontuję i jedziemy dalej. No i tak, tutaj dojechałem i co dalej? Szmata się przyda. Obawiam się, że przez tą jedną tą bramę się tutaj nie zmieszczę. Ciągnik, o, tu wieje. Dobra, tu sobie zapniemy. Ostatnio, znaczy nie ostatnio, ten poprzedni, zresztą teraz to już ciężko policzyć, który wiatr, to mi tam dwie te klapki z żaluzji od wentylatora w kosmos wyleciały. Jedną tutaj mam, ale to i tak jest ułamana.
No, takie coś. A druga to tam jakieś strzępy leżały tylko, ale dobra, tak myślę. Kurczę, czy ja tak po skosie koparkę bym musiał kawałek zabrać. Jak to tutaj mi wygląda? Może tutaj jakbym turem dojechał, znaczy kołem tak pod tą bramę, to może bym i to tutaj dźwignął, wiecie? To bym musiał tylko zimadła wykręcić, bo bym ważył całość zimadła, no i z tymi nóżkami. Tutaj o, nie wiem, czy to kiedyś tam pokazywałem, ale różne promienie na nożu, jaka różnica jest w tym, przy takim samym posuwie. Tu jest gładko, a tu jest tak kanciato. Ale to chyba mówiłem. No nie wiem, albo koparkę odpalić i do koparki to powiesić, próbować, tylko czy to tutaj dźwignę, jakbym sobie tutaj na skrzynkę jakąś usiadł. Może. I tak jak stoi, koparką trochę do tyłu, akumulator bym musiał przynieść, bo ona tutaj już stoi i stoi, ale by zapaliła. Dobra, coś wymyślę i zobaczymy, co to by tutaj, kurczę, zrobić. Chociaż na koparce, jak waga ta hakowa, wagę jeszcze do tego gdzieś uwiązać, strasznie wysoko będzie. No może. A podjadę ciągnikiem, zobaczymy. Może w ciągnik się tutaj jakoś to uda na ten powiesić na ciągniku. Dobra. Idę jakieś te zawiesia szukać i wagę przyniosę. Myślę, że waga jeszcze akumulator trzyma prąd. Cześć. Witam Was w tłusty czwartek. Aha, ja tutaj mam, dobra. Akumulator sobie przyniosłem, koparkę odpalę. Popróbuję. O kurczę, człowiek obżarty. Popróbuję, czy to koparką dam radę dźwignąć. Tak patrzę, chyba po inną szeklę pójdę, bo tu nie przełożę odwagi szekli. Dobra, gdzie ja mam statyw, to idę jeszcze jakąś większą szeklę przyniosę tylko. Albo może tu jest statyw. Zapasy są. Statyw jakiś taki się zrobił, kurde, gumowaty. No bo dobra, zapalę koparkę, niech sobie pyrka. Jak to tutaj się ustawi, żeby coś było widać. Cicho kocie, idę po ten akumulator na dół. Przyniosłem.
Dobra, zakręcone jest. Wentylator mam tam włączony, gdzie on tam, o, tam wyciągowy, drzwi na przestrzał otwarte, no i nie wiem, czy to, kurczę, tutaj jak tą wagę uwiesić do koparki. Dobra, pójdę jakąś większą szeklę przyniosę i zobaczymy.